Naszym gościem jest Krzysztof Szczerski, przewodniczący nowego parlamentarnego zespołu do spraw obrony demokratycznego państwa prawa, zasady wynikającej z konstytucji. Panie przewodniczący, bo tak już muszę do pana teraz mówić, czym zajmie się zespół, którym pan kieruje, jaki jest główny cel, a jakie są te działania już teraz na początku jego funkcjonowania? Zespół przede wszystkim ma mieć trzy elementy swojej pracy. Po pierwsze, chcemy przeprowadzić diagnozę stanu Rzeczpospolitej po 5 latach rządów Platformy PSL w tym zakresie, w którym właśnie Konstytucja definiuje Rzeczpospolitą jako demokratyczne państwo prawa. Według naszej opinii po tych 5 latach zarówno kwestia demokracji, państwa, jak i prawa znajduje się w gorszym stanie niż wtedy, kiedy my oddawaliśmy Rzeczpospolitą w ręce Platformie PSL-u. Po tych 5 latach Rzeczpospolita jest w znacznie gorszym stanie. Stąd obrona dzisiaj, konieczna obrona demokracji, państwa i prawa. Więc chcemy tą diagnozę przeprowadzić. Chcemy także interwencyjnie pokazać kilka przykładów, w jaki sposób naruszana jest zasada demokratycznego państwa prawa dzisiaj w Polsce. Od zgromadzeń przez media po kwestie transferu uprawnień na poziomie europejskim, niezgodnych z konstytucją itd. dalej. Chcemy także przeprowadzić przykłady tego, jak można leczyć ten stan państwa dzisiaj, w którym znaleźliśmy się. I wreszcie chcemy także przeprowadzać dyskusję natury bardziej generalnej, intelektualnej z autorytetami, z zaproszonymi profesorami, dlatego że dzisiaj rzeczywiście jak się wpisze w wyszukiwarkach słowo państwo albo demokracja w Polsce, to bardzo często pojawia się to razem ze słowem kryzys. I bardzo wiele osób, bynajmniej nawet z PiS-em niezwiązanych, tego typu diagnozy przeprowadzało, że w Polsce mamy kryzys demokratycznego państwa prawa. A jak wygląda w tej chwili skład osobowościowy komisji? Posłowie jakich partii tam zasiadają? I czy komisja jest otwarta dla wszystkich parlamentarzystów, czy tylko dla tych, którzy zgadzają się z tymi tezami, które stawia zespół na początku? Naturalny sposób. Na razie skład zespołu jest ograniczony do grupy inicjatywnej. Grupą inicjatywną jest ponad 40 posłów Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast celowo zostawiliśmy nieobsadzone stanowisko wiceprzewodniczącego, jednego z 4 wiceprzewodniczących zespołu, po to, żeby pokazać, że zespół jest otwarty. Mam nadzieję, że w toku prac, kiedy okaże się, że padną bariery niechęci do PiS-u, jakie pojawiły się na początku ze strony innych ugrupowań, ludzie, którzy z naszą diagnozą się zgadzają, że mamy w Polsce kryzys demokratycznego państwa prawa, do zespołu dołączą. Wtedy nawet jest dla nich otwarte stanowisko jednego z wiceprzewodniczących. A czy zespół ma w planach jakiś raport na ten temat, czy przygotuje jakiś dokument, który będzie w jasny sposób pokazywał te zaniedbania w dziedzinach badanych przez przedstawicieli zespołu? Tak właśnie, będą inicjatywy, interwencje takie w tym znaczeniu, debaty i będą raporty. Jest kilka naprawdę już dobrych pomysłów, bardzo ciekawych, to będą naprawdę bardzo interesujące dokumenty, raportów dotyczących różnych aspektów złego stanu dzisiejszego państwa. Na pewno, przynajmniej wiem, że pierwszy, który już zaczynamy powoli nad nim pracować, zespół powstał dopiero wczoraj, ale pomysły już są, naprawdę będzie bardzo, bardzo ciekawy i myślę, że bardzo poruszy także wyobraźnię Polaków.